Europy. My jesteśmy naprawdę wzorem dla wszystkich narodów Europy. Jak powinien wyglądać naród polski? Jak powinien państwo narodowe? I teraz tak, jeśli chodzi o to, wczoraj była konferencja w Sejmie z wieloma przedstawicielami ruchów narodowych z Europy. I oni mówili, że jesteśmy nadzieją. Jesteśmy nadzieją na to, że cywilizacja europejska nie upadnie. Mamy problem, mamy ogromny problem z dwóch stron. Europa jest toczona problemem tak z jednej strony lewicowo-liberalnym establishmentem, który populistycznie stara się zniszczyć wszystko, co narodowe, co tradycyjne, co chrześcijańskie. A z drugiej strony jesteśmy właśnie zalewani falą uchodźców, którzy także, muzułmańskich uchodźców, którzy chcą tutaj Europę na swoją modłę przekierować w taki sposób, żeby zapanowało prawo szariatu. My się na to nie zgadzamy absolutnie. Imigrantom, Polacy, przeciw! Imigrantom, Polacy, przeciw! Imigrantom! Krzyknijmy jeszcze jedno historyczne... Ja Sierpem!
Polskę! Dla kogo więc ma być ta Polska, jeśli nie dla Polaków? Dla kogo? Dla nich wielce oświeconych, oderwanych od rzeczywistości? Ich świat już odchodzi do lamusa!